Zbigniew Stonoga kupił udziały w Cloud MMA. Jak twierdzi Nitro Stonoga, wszedł na grubo we freakfighty. W sumie to by się zgadzało, bo jeszcze jakiś czas temu były plotki o tym, że Stonoga chce założyć własną federację. Głównie na to będę stawiał w swojej federacji, żeby sport był sportem. Dodatkowo kilka dni temu Nathan informował o tym, że Peszko chciał sprzedać Boxdelowi Cloud. Sławek chciał sprzedać Cloud Fame MMA, że Fame MMA kupiło Cloud. A szczególnie chciał, aby Boxdel to kupił. Tazy wynajął mieszkanie za 10 tysięcy miesięcznie. Wiele internatów było oburzonych tym faktem i twierdziło, że w takim tempie szybko skończą się pieniądze z wygranego turnieju. Jednak nic bardziej mylnego, Tazy wynajął to mieszkanie z trzema innymi osobami, co daje 2,5 tysiąca na osobę. PZ-a, to jest PZ-a właśnie, kurwa, biuro. Tu jest okno, ja tu stawię swoje biuro, nie? Takie właśnie pod imprezki. Tu chłopaki siedzą. Nie wiem, chuj. Damy włodara właśnie. I co mówi włodar? Mówił, że to jebany film, w sumie, że to jest. No to git. Tam chłopaki mają, Oliwier ma z Maxem pokój, a tu pokój mój, nie? Co my, kurwa? Była partnerka Wardęgi, Monika. Udzieliła na swoim Instagramie bardzo ciekawych odpowiedzi na pytania widzów. Między innymi stwierdziła, że była pionkiem w grze. Gra jest tylko pod zasięgi oraz, że panowie bawią się emocjami widzów. Napisała również, że Sylwek wiele rzeczy robi dla zasięgów. Jednak sama Pandora nie była dla zasięgów, a z czysto ideologicznych pobudek. A ty co o tym myślisz? Daj znać w komentarzu.